Szanowni Państwo, dotrzymujemy słowa. Wczoraj Sejmik Województwa Śląskiego, radni województwa, Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli uchwałę na wniosek Koalicji Obywatelskiej, aby z budżetu Województwa Śląskiego w najbliższych 4 latach przeznaczyć 20 milionów złotych na dofinansowanie zabiegów in vitro. In vitro to poważna metoda leczenia bezpłodności, dlatego nie poprzestajemy na tej uchwale, bo to nie tylko sejmik, ale walczymy o to, aby to ustawą sejmową, aby ten zabieg był dofinansowany z budżetu państwa we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej. Dlatego dzisiaj zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy przywracającym dofinansowanie zabiegów in vitro. Ta ustawa kiedyś obowiązywała i to dofinansowanie z budżetu było. Dzięki 250 milionom złotych, które były w budżecie państwa, urodziło się 22 tysiące dzieci. Dzisiaj chcemy przywrócić to dofinansowanie skasowane w 2016 roku z powodów ideologicznych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jest ze mną pani poseł Monika Rosa, członkini Obywatelskiego Komitetu Wspierania tej ustawy, zgłaszania tej ustawy do Sejmu. Myślę, fachowiec od tej tematyki, prosimy o parę zdań. Szanowni Państwo, in vitro to są ludzie. To są ukochane, wyczekane dzieci przez pary, dla których metoda in vitro jest jedyną możliwością na to, żeby spełnić marzenie o posiadaniu dziecka. Dlatego w całej Polsce zbieramy podpisy pod inicjatywą obywatelską przywrócenia finansowania in vitro z budżetu państwa. Bo tutaj chodzi o miłość, tutaj chodzi o ludzi, tutaj chodzi o to, żeby polskie pary, które chcą mieć dzieci, te dzieci mogły mieć. Finansowanie in vitro to jest droga procedura i obowiązkiem państwa jest pomóc pary w leczeniu niepłodności. Dlatego powiemy państwu polskiemu sprawdzam, powiemy sprawdzam rządowi polskiemu. Czy rzeczywiście zależy mu na rodzinie, która odmienia przez wszystkie przypadki, czy zależy mu na tym, żeby polskie pary chciały mieć w Polsce dzieci. To jest obywatelski projekt ustawy, który jest bardzo dobrze odbierany przez ludzi, gdzie zbieramy podpisy na ulicach. Mówią tak, ten projekt musi być wdrożony w Polsce. Dziękujemy za wszystkie podpisy i prosimy jeszcze o więcej. Dziękujemy. Dzięki temu dofinansowaniu Sejmiku Województwa Śląskiego szacujemy, że urodzi się 2000 dzieci. 2000 par będzie szczęśliwych. Natomiast, jak mówiła pani poseł, ponad 1 000 000 par cierpi na bezpłodność. Ten problem jest znacznie szerszy. Samorządy sobie z tym nie poradzą, dlatego musi w tym zadziałać rząd i musi tą ustawę poprzeć rząd, poprzeć państwo, żeby ta metoda leczenia bezpłodności stała się powszechna. Dziękuję bardzo. Tam zapytał, bo ta akcja zbierania podpisów była zainaugurowana już jakiś czas temu w Katowicach. Jak ona przebiega, bo zbieracie w wielu miastach? Ile tych podpisów już udało się zebrać? Jesteście w stanie oszacować? Komitet jest ogólnopolski, on jest społeczny. My jako Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska wspieramy tą akcję, zbieramy te podpisy, natomiast musimy zebrać 100 tysięcy podpisów. Wszystkie biura poselskie, moje, pani poseł, są otwarte na to. Prosimy mieszkańców chętnych do pomocy tej szlachetnej inicjatywie, aby zgłaszali się do nas i pomogli nam te podpisy zebrać. Oczywiście dzisiaj trwa proces zbierania, mamy na to 3 miesiące, już minęły 2 tygodnie, więc jeszcze trochę czasu zostało. Jest zimno, jest trudno, będzie śnieg, będzie święta. Prosimy o wsparcie, ale jestem przekonany, że to będzie duża górka, ponad 100 tysięcy. Dzisiaj ponad 60% Polaków wspiera tę inicjatywę, więc każdy, kto wspiera, zachęcamy do tego, żeby zgłosił się do naszych biur poselskich bądź do innych stowarzyszeń, które pomagają nam te podpisy zebrać i wsparć tę inicjatywę, zbierając po rodzinie, po znajomych kolejne podpisy.